W poprzednim odcinku Dave dowiedział się o tym, że ja coś tam robię z człowiekiem lawą i nie mogę dopuścić do tego, żeby on się w to angażował. Niestety na dzisiejszym odcinku u niego ponownie zaangażował się i zobaczył na własne oczy człowieka lawę. Pójdę do Dave'a i wraz z nim pójdę do człowieka lawy i postaram się jakoś dogadać tak, żebyśmy wszyscy mogli razem jakoś to wszystko przejść tak, żeby nikt nie zginął. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinki wam się podobają i zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zbliżamy się do 130 tysięcy subskrypcji, więc jak najszybciej można by było to wbić, prawda? Byłoby mi bardzo miło. I zapraszam również na Instagrama, tam, prawda, jakieś story, jakieś zdjęcia, za niedługo może zacznę wrzucać. Nieważne, widzimy się zaraz po intrze, pozdro. Tradycyjnie pod moim domkiem rozpoczynam kolejny odcinek, ale nie przedłużam tu za długo, idę po prostu w stronę domku Dave'a, ponieważ muszę z nim porozmawiać o tych rzeczach, musimy pójść do tego człowieka lawy i to wszystko wyjaśnić, z tego powodu, że... Ja nie mogę patrzeć, jak tutaj się takie rzeczy dzieją. Mi jest przykro, jak ja widzę, że jest ryzyko śmierci tak naprawdę dla każdego członka Palionowa przez tego człowieka lawę. Ja myślałem, że tylko ja w to będę zaangażowany, że tylko to będzie mój problem, ale Dave nie daje za wygraną. Ciągle się w to angażuje, ciągle coś chce z tym robić, ciągle coś w tym kombinuje. Czuję się mega pewnie w stosunku do tego człowieka lawy, co ja się w ogóle pewnie nie czuję. I to nie jest dobre, ale... Co on robi? Dave, co on? Czy ty walnąłeś zgona? Halo! Dave, no leżysz sobie, musimy, no jest, ale co ty jest... tu leżysz, to on się leży na łóżku, a nie leży się na szafce, no. Ale nie można w dzień się położyć na łóżku, buson, zacznij. Jak nie można? Tutaj patrz, użytkować można. Zaraz ci pokażę, że można. No ale w taki sposób to sobie leżeć, to sobie możesz. O. Dobra, da no się? A jak ci to, a jak ci to zniszczę, to co wtedy? To, no to co wtedy, bananie? To prędzej byś to zniszczył siekierą. No ale nie mam siekiery. No to nie wiem, no to wtedy, no. Wtedy byłby problem. Dobra, nieważne, Daveson, musimy porozmawiać. Ponieważ no, ty się właśnie angażujesz w rzeczy, w których nie powinieneś brać udziału, co mi się bardzo nie podoba. Nie, i... słuchaj, ja mam do tego wymówkę. Jakim byłbym przyjacielem, gdybym zostawił cię w potrzebie? No, w sensie, a jakim jesteś przyjacielem, że się nie słuchasz drugiego przyjaciela? Ale nie, ale tu nie chodzi o słuchanie, rozumiesz? Jeżeli ja widzę, ale... że tobie zagraża życie, ja muszę swoją baczną osobę postawić również w tym dziele i po prostu cię obronić. Nie może być tak, że wiesz, o co chodzi, że ty narażasz swoje życie, a ja, nie wiem, jem sobie śniadanie normalnie. Nie może tak być, tak? Ja wkraczam do walki. No, ale w tym momencie ryzykujesz życiem nie tylko swoim, ale moim i wszystkich w sumie na Palionowie. Denerwujesz mnie, patrz sobie, patrz, co ci zrobię. Ale ty wiedziałeś, ale nie, rozlewaj, nie rób mi tych, bo nie, ale jak to zrobisz już, to no i no, rzecz jest, kurde, że tak powiem, człowiek, no, naprawdę. Dobra, to jest dobra, nieważne. Kurde, znowu one tu są, no. Dobra, nie miłe. Ale czekaj, daj mi wiadro z wodą. Daj mi. No po co ci? Daj mi. Please, daj mi. No, dzięki. Patrz, pa, jaki place, pa. Super. Podróżujące armor standy. No dobra, oddaj mi moje wiadro. Nie. Oddaj mi moje wiadro. Dobra, no masz, no Jezu Święty. Wiadro, co się bardzo... sapiesz, dobra. No bo ja wiadra lubię. Nie wiem, czy ty słyszałeś, co on mówił tam. Właśnie ty tego nie słyszałeś, bo ty byłeś tam chodzą. No, skąd ty masz litrę? Co, a ty nie masz elektry? Boże Święty, jesteśmy na tym serwerze 2 miesiące. Ale dobra, czekaj, nie masz. Bo słyszałem, że kloc ma. A tak, ja od kloca zawsze biorę, no. Bo jak mi się zniszczą drogę, to biorę od kloca, bo on ma kilka. To ja idę zobaczyć. Tylko nie wiem, czy tam już nie są wszystkie zniszczone, bo chyba są wszystkie. O kurczę, prawie zginąłem. Wszystkie ja tam miałem. Tutaj są. Zobacz, jeszcze jakąś kloc ma na użytku. Trzeba będzie sprawdzić. Ale wiesz co, mógłbyś je połączyć w jedną. I wtedy byłoby bardziej, wiesz. Ale on wtedy zostanie bez żadnej. No nie no, ale on ma na plecach pewnie. Weź se, kurde. Dobra, stary. Dobra. A masz fajerwerki? Mam 37, mogę ci kilka dać, no. No to... Będę, jak to się mówi, będę to ja radę. Ci dam, o, to zrobimy deala. To ja ci dam fajerwerki, a ty w zamian pozwolisz mi dzisiaj sobie towarzyszyć. Będę mógł Nie, bo ja muszę pójść do niego. Ja tam no z tobą nie, no, idę. No dlaczego nie? No dam ci fajerwerki i to jest deal, to jest deal. Jestem przy tym posągu, No już ty tam jesteś? Tego paprocha, no jestem. No to stawiasz się przed faktem dokonanym, ja nawet nie mogę się bronić, bo ty już tam jesteś, no to bez sensu. No, a wiesz co jest najlepsze? Bo ja chodź tutaj, bo ty musisz no tu zauważyć. Lecę tylko powoli, Czekam. A, widzę się, dobra. Widzę, że dawno elytra nie była używana. Tak, tutaj no jak mam ją użyć, jak ja nie mam miejsca, z którego mógłbym polecieć? Nie mam fajerwerek.
A no w sumie, dobra, to tutaj ci kopsam kilka fajerwerek, trzymaj. I słuchaj, sprawa wygląda tak. On wczoraj powiedział, dość ofensywnie, jak go dzisiaj spotkałem, że to coś, co tutaj stoi, to jest, bo ty to budowałeś, tak? Z tego, no ja to budowałem, tak, no. Tak. On powiedział, że to jest symbol, nie symbol, że to ma odwzorowywać jego pana. Stary, co to są za żarty? Czy tak wygląda ktoś, kogo powinniśmy się bać? Powiedz mi szczerze. No, może tak nie, ale... No, kurczę, no właśnie, rozumiem, no właśnie. Rozumiem, że to jest... A on był święcie przekonany, że on tak wygląda. Słuchaj, ja nie będę się bać jakiegoś chłopa, któremu się palą spodnie. Czekaj. On nie jest wcale taki grzeczny, rozumiesz? On jest family friendly ziomuś, stary. On jest family friendly ziomuś, on mi każe owce zabijać, żeby mu ofiarę składał. Ale ja się z nim dogadam, no bo on bierze te owce, je obcina i je wypuszcza na świat, ja jestem tego przekonany. Dobra, tak, na pewno, tak. Dlatego jest dobra morda. To jest dobra morda. Ziomuś, stary, ile dzisiaj z nim przywalić pewne wiadro mleka, więc chodź z ziomusiem tutaj. O kurczę, prawie do lawy wpadłem. Myk, idziemy do mordeczki. Czekaj, bo ja nie zdążyłbym. Dawaj. Ale... Czekaj, Davidson. Posłuchaj mnie. Pewna powaga, bo serio, to nie jest takie, jak ty mówisz. No mi się wydaje, że właśnie tak... Dobra, zobaczymy, jak on tutaj zareaguje na mój widok. To po pierwsze. Bo ja mam wrażenie, że on już mnie bardziej polubił niż ciebie. Ja jestem przyjaznym chłopakiem. Nie. Wyskoczyłem na niego z mieczem, więc muszę go przeprosić, bo to jest dobra morda, mi się wydaje. Na pewno. To... Źle go przedstawiasz przed faktem dokonanym. No, nie, ja to jestem w szoku, że ty w ogóle z własnej nieprzymuszonej woli chcesz wchodzić. Siemano, mordo! Szacunkiem do pana. Jakiego pana, ziomuś? Jakby co, to nie był mój pomysł, żeby on tu przyszedł. On po prostu ciągle za mną łazi i chce... To jest koniec. Cześć, ale weź mnie, kurde, tutaj nie pal. Słuchaj, ziomuś, ja cię chciałem przeprosić za wczorajsze naganę. Tylko przynajmniej dla ciebie tutaj marchewkę trzymaj, wariacie. I... Złote jabłka? No to nie mam złotego jabłka. Ale słuchaj, no, źle zaczęliśmy, tak? Ja wyskoczyłem na ciebie z mieczem. Ja jestem przekonany, że ty jesteś... Widzisz, Szczypson, my się tutaj dogadamy z mordeczką. Weź w ogóle, Szczypson, już stąd idź. Tak, my się dogadamy. To jest zbyt podejrzane, Davidson. On coś... Słuchaj, ja tu zostanę no, dla pewności. Dobra, no to w takim razie po co tutaj przyszliśmy? Bo ja dzisiaj ze Szczypsonem dzień spędzam. Czemu ty mi butelki dajesz co za każdym razem? O, dobra, to jak... To jest taka zabawa, wiesz, my się tak bawimy tutaj z ziomusiem, nie? To jest człowiekiem lawą, nie? Ja wiesz, o co chodzi, to takie... Nie jestem człowiekiem lawą. Tak. Kim? Mówcie do mnie. Lucifer. O kurde, dalej, uważaj. Ej, ale Lucifer był przystojny, a ty to tak, kurde, z tym outfitem, to, że tak powiem, niezbyt go przypominasz. Kurde, zaraz inaczej porozmawiam, nauczyłem się latać ostatnio, dobra. Buson, nie może tak być, czekaj. No on też się nauczył. Też latasz? Jak ty latasz? Czekaj. Jak ty to umiesz zrobić? Ale... Widzisz, jak się boję, respekt. O, widzisz, on się teleportuje tymi perłami. Gdzie on jest? Jeszcze nie opanował tego za bardzo, Dobra. Słuchaj, wbiłeś na ten świat niepotrzebnie. Musimy się zwalczyć po prostu. Nie... Piekło, tutaj nie ma piekła. Tutaj jest... Nie, dobra. Przepraszam bardzo za niego, on po prostu gada takie głupoty. Ale dlaczego ty mu tak liżesz, kurde, co ty? No bo ja... Mam trochę pokory, nie to co ty. Kolejne zadanie jakieś? Kolejne zadanie? Wiesz, jakie jest kolejne zadanie? Czyli to co zwykle. To co zwykle, ale tym razem chcę coś bardziej krwistego. Coś bardziej krwistego, dobra. Rozumiem. Worek z krwią może być? Nie ma worków z krwią, ale może być. O kurde, dobra, ale nie, ale poczekaj, a ile jeszcze masz zamiar tutaj być? Ile jeszcze masz zamiar, nie wiem, prześladować mnie rodzinę? Do waszego końca. No, stary, przecież to jest diabeł, no on będzie tu do końca, no co ty nie rozumiesz? Dobra, no jaki diabeł? Przecież to jest Lucifer, jakieś przebranie, no Halloween, Primo April. Wiesz, to jest jakiś dzisiaj miesiąc? Wiesz, jaki miesiąc mamy? Jest kwiecień. April. No. No jest to z tego. No przestań mi wylewać tą lawę na nogi, no nie widzisz, że mam kurde fire protection, mordo? No kurde, zakończ. Ej, czemu ja się nie palę w ogóle, jakby to było? No bo masz fire protection, nie? Dobra. Dobra. Stop. Idziemy zrobić to, ale Buson, no nie możemy się... Dobra. Przestań. Buson, nie możemy się tak zachowywać. Nie możesz się go bać. Nie możesz się bać swoich lęków.
Ale to nie jest mój lęk, to jest po prostu Lucyfer, rozumiesz to? Ale musisz go zwalczyć, ale... Kurde, nie możesz się tak go bać, no przecież, kurczę, ale... wychodzisz na totalną, kurde, babę w tym momencie, no. Ale... Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Spotykaliśmy różne osoby, nie wiem, byłeś obsrany, kurde, na widok profesora, którym byłem ja, kurczę. Nieprawda, to akurat... Byłeś obsrany. Nieprawda, nie, to są akurat kłamstwa jeszcze... Kurde, no wychodź, daj przecież się pozbierać. Daj się pozbierać, ziomek. Kurde, nie atakuj mnie tą swoją gwistą łapą, bo mnie boli to, no kurde! Chodź tu, Nixon! No idę, no czekaj, bo on mnie, kurde, goni. Dobra, Demariusz, dobra. Tyk. Dobra, podsumowując. Tak samo... Ale... Nie możesz... No nie, nie możesz, no za nami idzie, chodź stąd! Dlaczego nataczasz na nasz świat? Nie rozumiesz, że tutaj nie masz wstępu? Nie powinieneś się w ogóle palić od tego słońca? Tak od słońca? No nie wiem, no kurde, no diabeł to tam chyba się jara, nie? Kurde! Dobra, no chodź, do mnie, do domu, dobra. Leć do domu. Słuchaj, ja... Jak do którego? Do mojego. Dobra, lecę do domu. Naprawdę, Buson, nie może to tak wyglądać, nie możesz się bać, musimy go zwalczyć, nie rozumiesz, że to jest kolejny intrus, który wszedł na palenowa, a ty się po prostu z nim, dobra, nie, ja rozumiem, wymieniasz że to jest kolejny na owce? Intrus, ale rozumiesz, że ja z nim będę walczył, bo ja mam tą tajną bazę tutaj, która jest przeciwko niemu i tam pracuję nad czym, żeby ale go zwalczyć, ale ty tam nic nie masz, człowieku, koń trojański, no, musi zostać wysłany. Jaki koń trojański, co ty chcesz mu koń wysłać? Koń trojański, patrz, nie rozumiesz, patrz, on chciał ofiarę, tak, wyślij mu TNT albo coś. Dobra, to proszę bardzo. Wsiądźcie w ten wózek Minecraft. I załatw to, no. Nie, no ja nie jestem wybuchowy, nie, ja jestem przystojny. Ale co to mi da, że ja tam rzucę TNT? No to, że mu to wybuchnie w mordę, no przecież nie rozumiesz, prosty koń trojański, tak. Skrzynka z TNT w środku, jest coś taki, jest taki przedmiot, tak, musimy go skraftować. Jest wózek z TNT, ale ja... Aha, wózek. No właśnie, no i wysyłasz mu taki boksik. Nie, ja zobaczymy. Się boję, ja tego dzisiaj... Nie możesz się bać takiego chłopa, przecież, no dobra, on jest niebezpieczny, ale nie możesz czegoś takiego robić, że pozwalasz mu robić, co on sobie chce, no przecież jeszcze mu, kurde, służysz, co ty się dogadajesz z nim, to jest jakiś, nie wiem, twój homie. Nie, nie, robię to po to, żeby uśpić jego czujność, a później... Uśpić jego czujność, Boże, a później Boże, zaatakuje. Nie możemy zaatakować teraz, jak nie jesteśmy na to gotowi, rozumiesz? Musimy to przemyśleć lepiej. Nie możesz tak działać impulsywnie. Ty, no właśnie, nie mogę tak działać impulsywnie. Ale nie, to nie jest działanie impulsywnie, ty go dzisiaj pierwszy raz na oczy zobaczyłeś i ty już chcesz mu puszczać wózek z TNT. No bo ja się go nie boję, no przecież ty się go no, boisz. No ale powinieneś. Ale on mi nic jeszcze takiego nie zrobił, więc no, nie mam się jak go bać. Jeszcze. Ja na niego patrzę i chcę mi się śmiać. Co tu jest, że tak patrzysz tam? Nie, po prostu na ciebie patrzę. Tak, kurde, tak jakby posługiwał. Słuchaj, nie może to tak wyglądać, że ty się go boisz. Musimy stawić mu czoła. Ja się go nie boję. Ty się go możesz bać, bo jesteś tutaj gorszy psychicznie, ale on mi... Widzisz, i dla mnie on jest słabym przeciwnikiem. Mhm, no bo co, bo masz miecz i galoty? Tak, i jeszcze czapkę i buty. Więc naprawdę, ty jakbyś się ubrał tak samo, bo ty łazisz w tej bluzie, jesteś na strzała. Jakbyś ubrał naprawdę solidny secik, to byśmy byli w stanie go zwalczyć, no, naprawdę. Nie rozumiesz, moim zdaniem on ma ukryte umiejętności, o których ty sobie sprawę. Tak, ukryte umiejętności, właśnie, ty mu ciągle codziennie wysyłasz nowe jedzenie, przez co ten chłop staje się coraz silniejszy, bo mu codziennie wysyłasz nowy prowiant. Jakbyś go nie karmił, to on by był coraz słabszy, a ty mu ciągle to wysyłasz, no. Cały a czas myślisz, mu dajesz on sam sobie nie jest w stanie znaleźć. No nie, tego? No to a po co by ciebie o to prosił, jakby sobie. Ja nie wiem, znaleźć. Ale kurczę, dalej tego nie rozumiesz. Ja to po to wysyłam, żeby uśpić jego czujność. I po prostu ale jeżeli... Ty nie usypiesz jego czujność, tylko go karmisz. On tu był. Jak był? Nie był. On tu był. On tu był. Mamy przesrane, Dejson już wszystko słyszał. Czekaj, bo... Wszystko słyszał. Poszły się stąd. Ja kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Ja stąd uciekam, stary, mamy przewalone. Dobra, dobra. Ja już jestem w swoim domku, ja to walę. Ja się chował gdzieś do jakiegoś bunkru, do tej mojej bazy wchodzę. Trzymaj się, Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, cześć i na razie, pa.